Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić pyszne ciasto drożdżowe z jagodami i kruszonką. To ciasto jest o tyle proste w wykonaniu, że nie potrzebujecie do niego miksera. Do 650 g mąki dodajemy szklankę cukru, 75 g świeżych drożdży wkruszamy do miski i drożdże zalewamy podgrzanym mlekiem, mam tutaj 250 g. Do tego pół szklanki oleju, 4 jajka i szczypta soli. Zostawiamy na 2 godzinki do wyrośnięcia. W tym czasie przygotujemy kruszonkę, 150 g mąki pszennej, 100 g masła i 100 g cukru umieszczamy w misce. Całość zagniatamy widelcem, a potem ręcznie. I tak powstaje nam kruszonka. Gdy ciasto urośnie po 2 godzinach, wystarczy je przemieszać drewnianą łyżką i można przekładać do blaszki. Ja tutaj mam dwie blaszki o wymiarach 10x34 cm. Można zrobić ciasto również w takiej jednej większej. Rozprowadzamy, a na górę wykładamy około 400-500 g jagód. Wciskamy je delikatnie w ciasto i na górę wykładamy kruszonkę. Wkładamy do nienagrzanego piekarnika i pieczemy przez około 50 minut w 170 stopniach na funkcji góra-dół. Po tym czasie wystarczy je wystudzić i kroić. Smacznego!